A liderzy grupy grali na własnym boisku w Sofie z Estonią. Byli oczywiście zdecydowanym faworytem i wygrali, choć to zwycięstwo nie przyszło im tak łatwo. Nie był to piłkarski spacerek. W biało-zielonych strojach gospodarze rozpoczęli od mocnego akcentu. 16 minuta i pierwszy gol w tym meczu. Piękny strzał w krótki róg Martina Petrowa. Podobnie jak u Chorwatów, tutaj w głównych rolach piłkarze na co dzień grający w Bundeslidze, tyle że Martin Petrov to gracz drużyny VfL Wolfsburg. Do przerwy 1-0 to już fragmenty drugiej odsłony tego meczu. Strata piłki przez drużynę Estonii w środkowej strefie boiska, wykorzystali to gospodarze, a tym, który zakończył całą akcję, był Dimitar Berbatov, oczywiście piłkarz Bundesligi, bo tylko tacy strzelali tutaj bramki. Dimitar Berbatov to zawodnik na co dzień Bayeru Leverkusen. Dodatkowo podawał gracz Kaiserslautern Marian Christoph. A oto sytuacja z 69 minuty. Brzydki faul Andresa Opera. Nie wytrzymały nerwy piłkarzowie Estonii. Decyzja arbitra mogła być tylko jedna. Oczywiście nie pomogły tłumaczenie. Czerwona kartka dla Andresa Opera. Ostatnie 21 minut grali Estońcy w osłabieniu, ale Bułgarzy więcej bramek już w tym meczu nie strzelili. Zakończyli na dwubramkowym zwycięstwie i pozostali liderami grupy ósmej.